Dzień dobry. Tak, dzisiaj dużo na temat wiary i drodzy Państwo, przyznam, że to jest jeden z moich ulubionych tematów. Tak jak wczoraj wspominałem o łasce, który też jest tematem z przyjemnością poruszanym przeze mnie, tak wiara również, ponieważ wiara ściśle współpracuje z łaską. Nie sposób sięgnąć po łaskę, jeśli nie korzystamy z daru wiary. Ale właśnie, czym jest wiara? Jaka wiara jest właściwa? Jak wierzyć w Pana Boga? Ponieważ Słowo Boże naucza nas, że demony też wierzą. Więc cóż z tego, że wierzą, skoro nie uzyskają daru zbawienia, my jako ludzie możemy wierzyć i możemy z tego daru skorzystać. Kwestia wzajemnych relacji pomiędzy wiarą a uczynkami, bo i o nich musimy dzisiaj powiedzieć w kontekście właśnie zbawienia. Bo jeśli mówimy o wierze, o łasce, o zbawieniu, no to pojawiają się także uczynki. Co z nimi? Co z tymi uczynkami? Dzisiaj troszkę na ten temat, jak to działa, w jaki sposób Pan Bóg to poukładał. To stanowi dla ludzi poważny problem, szczególnie połączenie wiary i uczynków, które w moim rozumieniu są jak roślina, która wypuściła dwa pędy. Ta sama roślina, ale wypuściła dwa pędy, czy drzewo, które wypuściło dwie gałęzie. To jest jedno i to samo, to jest korzeń, z którego to wyrosło. Natomiast wielu ludzi dokonuje podziału, albo wiara, albo uczynki. Uczynki są ważne, wiara też, ale musimy zapracować na nasze zbawienie. Jak to jest według Słowa Bożego? Jak Bóg na to patrzy? Z jednej strony mamy list do Rzymian, z drugiej strony mamy list świętego Jakuba. No i mamy myśl, człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Z drugiej strony mamy powiedziane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jak zatem można te teksty połączyć ze sobą? Są i inne fragmenty Słowa Bożego. Chociażby w liście do Rzymian w 3 rozdziale czytamy, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. A więc moglibyśmy powiedzieć, że ten tekst jest po tej stronie. Mamy 2:1. Drodzy Państwo, to nie takie proste. Są i teksty, które wskazują, że uczynki mają pewne znaczenie. Jak to jest? Czasami stajemy na takim rozdrożu i wydaje się, że musimy decydować i wybierać. No i ktoś nam mówi, uczynki, one są ważne. A inna osoba wskazuje na to, że to wiara ma ogromne znaczenie i tylko wiara, a uczynki, co tam uczynki? One nie są ważne. Dlaczego to dzielimy, skoro według Pisma Świętego jedno i drugie ma znaczenie. Dzisiaj na ten temat troszkę chciałbym powiedzieć. Mitologia grecka i rzymska oparta jest wyłącznie na uczynkach. Jeśli ktoś przestąpił pewne zasady, pewne prawa, był karany, był zsyłany, był doświadczany. Możemy chociażby wymienić przykład Prometeusza, który ukradł ogień i przekazał go ludziom, żeby korzystali z tego dobrodziejstwa. Skazano go na cierpienie. To ptaki przylatywały i wydziobywały mu wnętrzności, szczególnie wątrobę. Ale widzimy tutaj Syzyfa, który w tym lustrzanym odbiciu wtacza ten kamień, którego wtoczyć nie może. Tytaniczna praca, która powtarza się w kółko i nie widać jej końca. Tak właśnie znęcali się naziści, bardzo często w obozach koncentracyjnych nad więźniami. Dawali pracę, która nie przynosiła żadnego sensu, której nie było końca. Więc kazali więźniom z jednej strony przenosić, była to sterta kamieni, po jednym kamieniu 50 metrów dalej, i gdy przeniósł więzień tę stertę, musiał z powrotem przenosić aż do zachodu słońca. Nie było końca tej pracy. Nie miało to sensu, więc on nie wierzył, że kiedyś ta praca się skończy. Drodzy Państwo, niedaleko szukać. Nasze czasy, ludzie, którzy umartwiają ciało, ponieważ uważają, że poprzez umartwianie ciała przybliżają się do Pana Boga. Czy rzeczywiście uczynki budują naszą wiarę? Czy przybliżają nas do Pana Boga? A jeśli tak, to kiedy? Ludzie starali się przez wieki, w starożytności szczególnie, uzyskać przychylność Pana Boga. Tak jest i dzisiaj. Takie przekonanie mają niektórzy, patrząc na Pana Boga i stwierdzając, że ja muszę coś jednak zrobić w moim życiu, muszę w jakiś sposób zabić te pożądliwości, te pokusy, abym był bliżej Pana Boga. Jak Bóg na to patrzy? Musimy zdefiniować zatem, czym jest wiara, czym są uczynki i czym jest łaska, tego nie będę rozwijał, ponieważ mówiliśmy o tym już wczoraj. Wiara jest cnotą teologalną,
nadprzyrodzonego pochodzenia razem z nadzieją i miłością. Zgodzimy się z tym? Ja myślę, że tak, to jest dobra definicja wiary. Zaraz przeczytam jeszcze lepszą, chyba najlepszą definicję, jaką można gdziekolwiek znaleźć. Czym jest prawdziwa wiara w Boga? Czym ona jest? Ale ta definicja już nam troszkę rozjaśnia, w jaki sposób patrzeć na tą szczególną cechę, właśnie na wiarę. Czym są uczynki? Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. Też dobra definicja. Można stwierdzić tak, że to jest jakiś poryw serca, że to jest jakiś dobry gest, ponieważ nie wszystkie dobre uczynki możemy nazywać wszystko, co robimy. A więc jeśli ja przygotowuję sobie śniadanie, no jest to jakiś dobry uczynek, bo ciało powinno się odżywiać. Ale głównie jest tu myśl związana z tym, że ja na rzecz kogoś robię taki dobry uczynek. Więc to jest mój poryw serca i to serce wykładam, jak to mówimy, na talerzu, tak? Czy wyciągam do kogoś na dłoni. Tak to jest. Drodzy Państwo, tu są wymienione ludy, które w starożytności próbowały uzyskać przychylność Boga. Boga, którego znali i tak rozumieli, i tak błagali tego Boga, że składali ludzi w ofierze. Między innymi, to są wymienione ludy, między innymi, jak powiedziałem, wśród grupy państw, które funkcjonowały w starożytności, gdzie składano ludzi w ofierze. Tam składano również dzieci w ofierze, no i taki ojciec przynosił swoje dziecko i mówił, to jest na ofiarę dla Pana Boga, bo chce go przebłagać. To były uczynki. Tak patrzono na przychylność i relacje z Panem Bogiem. Czy tak to działa? Ofiarą jest przedmiot, roślina, zwierzę, a nawet człowiek, czytamy taką definicję, który ma pośredniczyć między ludźmi a bogami. Jej złożenie może mieć charakter dziękczynny lub błagalny. Poprzez ofiarę szukali upodobania Boga i drogi do nieba. To wiara z uczynków. Muszę coś zrobić, aby zdobyć przychylność Pana Boga. A więc oni musieli tę ofiarę przynieść, żeby zdobyć Bożą przychylność. I najczęściej działo się to w ten sposób, że jak ofiara była złożona, to dopiero oczekiwano, o, światło zaświeciło jaśniej, czy słońce przygrzało mocniej, Pan Bóg przyjął ofiarę, cieszmy się. Tak to funkcjonowało. Czy nasz Bóg, wielki Bóg, Chrystus, którego znamy, On oczekuje od nas takiego życia, kiedy umartwiamy swoje ciało, może powinniśmy, drodzy Państwo, zaraz się przekonamy na podstawie Słowa Bożego, które będę chciał przybliżyć. Więc jak to działa, drodzy Państwo? Uczynki, wiara, wiara, uczynki. Jaka jest rola wiary, a jaka jest rola uczynków? Drodzy Państwo, kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest ofiara. Ofiara. Nie ma ofiary, nie ma mowy o wierze. Wczoraj mówiliśmy o łasce Bożej, mówiliśmy o śmierci Jezusa Chrystusa, o zastępczej śmierci Jezusa Chrystusa. Bez niej nie mamy co mówić o wierze. Wierzymy w Chrystusa, który za nas umarł. Na podstawie tego możemy wierzyć, że kiedyś Bóg nas zabierze do siebie. Przeczytajmy stosowne fragmenty Słowa Bożego. Najpierw ta obiecana definicja wiary. Sięgamy do listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc jeśli ktoś nam zakomunikuje, że coś istnieje, a my tego nie widzimy, uwierzymy lub nie. Jeśli uwierzymy, jesteśmy przekonani w naszym sercu gdzieś tam głęboko, to jest wiara. Tak to działa. Jeśli Boga nie widzieliśmy, a wierzymy w Niego, tak działa właśnie wiara. Łatwo to spraktykować i przekonać się, jak to wygląda w naszym życiu. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, przypominam fragment, który wczoraj wyświetliłem również, możemy przeczytać, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Drodzy Państwo, co jest w tym fragmencie Słowa Bożego? Łaska, wiara, uczynki i dobre uczynki. Więc możemy stwierdzić, że znajdują się te trzy elementy, które chcemy dzisiaj połączyć razem. Wiarę, uczynki będziemy definiowali, wiemy czym jest łaska. Łaska, którą zbawieni jesteśmy przez
uczynki? Przez wiarę. Uczynki nie są potrzebne do naszego zbawienia, jak czytamy dalej, ale na skutek tej wiary w łaskę przychodzą dobre uczynki, do których Bóg nas próbuje przygotować. Innymi słowy, jak uwierzysz w Pana Boga, to jesteś grzecznym człowiekiem i chcesz czynić dobro. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem i nagle macha przyjaźnie do ciebie policjant w mundurze. Zatrzymujesz się i zaraz się zastanawiasz, czy ja przekroczyłem prędkość. Ale on mówi, czy mógłby pan mnie podwieźć 10 kilometrów? Nie ma problemu, proszę bardzo. Jak jedziesz? Zgodnie z przepisami. Prawda? Tak samo jest z Panem Bogiem. Jeśli poprosimy, czy zaprosimy Pana Boga do naszego życia, to chcemy, wierząc w łaskę, żeby poukładał nam życie. Nie ma innej możliwości. Drodzy Państwo, a więc mamy te trzy elementy. Łaska, wiara, czyny czy uczynki. Nie pojmiemy działania wiary i uczynków, jeśli nie rozważamy tego w kontekście łaski. Nie zrozumiemy dokładnie, jakie jest znaczenie wiary, jeśli nie będziemy próbowali zrozumieć, na czym polegała ofiara Pana Jezusa, dlaczego On to zrobił, po co On to zrobił, że dla mnie to zrobił, ile to Go kosztowało. Wtedy, wierząc w to, co zrobił, chcę naprawy w moim życiu. Wynika to z relacji z Panem Bogiem. Tak to, drodzy Państwo, działa. Kolejny fragment, który chciałbym przypomnieć. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ten tekst warto zapamiętać. Ja często go sobie powtarzam, gdzieś tam dzwoni w mojej głowie w takich trudniejszych chwilach, bo i takie bywają. I myślę sobie o Panu Bogu. On jest moim przyjacielem. On jest drogą, prawdą i życiem. On wskazuje mi łaskę, jak mogę z tej łaski skorzystać poprzez wiarę. No i wtedy pojawiają się te uczynki. Jeszcze troszkę o tym powiemy, drodzy Państwo. Zbawieni jesteśmy jedynie poprzez zasługi Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Zatem rozważanie, czym jest wiara, jaka jest rola uczynków, bez łaski po prostu mija się z celem. Mija się z celem. W ten sposób nie znajdziemy Jezusa. Wyraźnie tu jest powiedziane, że do Ojca możemy za pośrednictwem Jezusa przyjść. Nie możesz Go ominąć. Nie możesz Go zostawić i powiedzieć, Panie Boże, ja poszukam swojej drogi. Nie dostaniesz się do Królestwa Niebieskiego. Nie ma takiej opcji. Ja nie mówię to od siebie, drodzy Państwo, warto czytać Słowo Boże, sięgać do tej lektury. Zatem określając właściwą kolejność, a chciałbym, żebyśmy to zrobili, czy wiara, uczynki, czy uczynki, wiara, gdzie jest łaska, zróbmy to teraz. Wiemy na pewno, że łaska jest absolutnym fundamentem naszej wiary, naszego dążenia do Pana Boga. A więc łaska musi być tutaj, na początku. Myślę, że, drodzy Państwo, to jest oczywiste, logiczne, prawda? Natomiast pytanie, czy potem następuje wiara i uczynki, czy też, drodzy Państwo, jest odwrotnie. Może jest łaska, uczynki i wiara. Jak to działa? Jak to powinno działać? Chciałbym przeczytać pewien fragment z pierwszego listu do Koryntian, jest to 15 rozdział, bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Drodzy Państwo, jakby Pan Jezus nie zmartwychwstał, to ja bym sobie tędy wyszedł z namiotu i nie byłoby sensu, żebym o tym mówił. Naprawdę. Nie byłoby sensu. Łaska jest absolutnym fundamentem naszego chrześcijaństwa. Na niej wszystko się zasadza. Jeśli Chrystus by nie zmartwychwstał, daremna też byłaby nasza wiara. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 13 i 14 przeczytałem. Zatem, drodzy Państwo, jak to jest? Łaska na pewno jest na pierwszym miejscu. Wiara i uczynki, czy uczynki i wiara. Chciałbym, żebyśmy troszkę o tym pomówili. Znowu przypominam ten fragment Słowa Bożego. Jak to jest? Zestawiamy to bardzo często. Niektórzy mówią, że uczynki mają ogromne znaczenie i w ten sposób buduje się nasza wiara. A inni mówią, uwierz, a będą uczynki. Przeczytałem kiedyś książkę, historię człowieka, który był naukowcem. Przez wiele lat walczył z Bogiem. No, w tym cudzysłowie, prawda? Bo z Bogiem trudno wygrać, ale walczył, udowadniając, że Bóg nie istnieje. Gdy miał trudne doświadczenie w swoim życiu, nawrócił się i został gorliwym Bożym naśladowcą. Chciał się w jakiś sposób zrehabilitować i pojechał do Ameryki Południowej,
aby wspomagać tam właśnie te plemiona pierwotne, w jakiś sposób im tam pomóc poukładać sobie życie w tej nowej rzeczywistości, ponieważ tam ludzie wcześniej już dotarli. Gdy wrócił stamtąd, inni koledzy, którzy podobnie jak on wcześniej nie wierzyli w Boga, zaczęli go szyderczo wypytywać. No i co, nauczyłeś się czegoś? Jaka jest różnica między nauką a chrześcijaństwem? Stawiali mu bardzo takie, bardzo często to pytanie. I on odpowiedział na to krótko, ale w zdecydowany sposób. Podstawowa różnica pomiędzy nauką a religią polega na tym, że w nauce trzeba najpierw doświadczyć, aby uwierzyć, a w religii najpierw uwierzyć, żeby doświadczyć. Drobny niuans, prawda? Popatrzcie, drodzy Państwo, jaka ważna jest kolejność. Najpierw uwierzyć, żeby doświadczyć, albo doświadczyć, żeby uwierzyć. Pamiętam, jak wiele lat temu udałem się do Łodzi i miałem z Łodzi pojechać do Zgierza. Wsiadłem w komunikację miejską, a tam jest kilka stref. No i w pewnym momencie po skasowaniu biletu, gdy przemierzamy pewien odcinek drogi, usłyszałem tak jakby głos z nieba. Oczywiście to był głos włączony przez kierowcę. Proszę pamiętać o skasowaniu biletu. Zacząłem nerwowo szukać tego biletu. Miałem oczywiście przygotowany drugi bilet i wiedziałem, że w pewnym momencie będę mógł go skasować. Mógłbym sobie pomyśleć tak, a po co będę kasował bilet? A przejadę na gapę, a może mi się uda, albo jak będą kontrolerzy, to ja sprawdzę, czy rzeczywiście to, co zakomunikowano, jest prawdą. W naukowy sposób bym to udowodnił, prawda? I załóżmy, że autobus jedzie, wsiada kontroler i pyta, ma pan skasowany bilet? No nie mam. I wtedy mówię, o, sprawdziłem, teraz wierzę w to, co powiedział, czy zakomunikował kierowca. To działa. Jeśli nie masz biletu, nie skasowałeś, to będziesz miał karę. Ale, drodzy Państwo, ja uwierzyłem, podszedłem do kasownika i ten bilet skasowałem. Moja wiara poprowadziła mnie do uczynków. I tak to działa w chrześcijaństwie. Popatrzmy na to z innej perspektywy, na podstawie pewnej historii, historii Kaina i Abla. W Księdze Rodzaju w 4 rozdziale mamy opisaną ich historię. Abel był pasterzem trzód, czytamy od wiersza 2, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Bóg powiedział, że symbolem Chrystusa, który umrze, będzie baranek bez skazy. I taką ofiarę mi przynieście. Abel, posłuszny głosowi Bożemu, taką ofiarę złożył na ołtarzu Bogu. Kain pomyślał, ja złożę coś lepszego, a mam fantastyczne plony ziemi, więc to przyniosę Panu Bogu, ta ofiara jest lepsza i rzeczywiście przyniósł to na ołtarz Bogu. Ale Bóg przyjął ofiarę Abla. Dlaczego Bóg przyjął ofiarę Abla, zaś odrzucił ofiarę Kaina? Czytamy w liście do Hebrajczyków, że przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów. Jest to zapisane w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, czytałem werset 4. Więc przez wiarę przyniósł Abel Bogu ofiarę. Drodzy Państwo, to jest istotne. Uwierzył Bogu, uwierzył w to słowo, które Bóg powiedział i wykonał. A więc mamy wiarę i uczynki, prawda? Wiarę i uczynki. Taka kolejność miała miejsce w tym przypadku. Według Ewangelii świętego Jana w 1 rozdziale, w wierszu 29, przypominam słowa, które doskonale znamy, możemy jakby potwierdzić słuszność tego, co Bóg uczynił, a Bóg przyjął ofiarę Abla. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie było mowy o żadnych plonach ziemi. Mieli przynieść baranka bez skazy, który wskazywał przede wszystkim na Pana Jezusa. Porównajmy, drodzy Państwo. Abel wykazuje wiarę. Kain czyni pewne rzeczy z uczynków. Abel wierzył w Boga, tak? Na pewno wierzył w Boga, jesteśmy o tym przekonani. Uwierzył Bogu. A to jest różnica między jednym a drugim. Wierzył w Boga i uwierzył w Bogu,
to, co Bóg powiedział, wypełnił. Złożył ofiarę, jakiej Bóg oczekiwał. Ofiara zastępcza, bo tak to rozumiał, że przyjdzie kiedyś Mesjasz i złoży tą doskonałą jedną ofiarę. Ta ofiara wskazywała na Jezusa Chrystusa. Co zrobił Kain? Też wierzył w Boga. Jakby nie wierzył, to by ofiary nie przyniósł. Ale wierzył w Boga, ale nie wierzył Bogu. Uważał, że może złożyć lepszą ofiarę, znacznie lepszą niż tę, którą Bóg wskazał. Złożył ofiarę, jaką uznał za stosowną. Była to ofiara za grzech, a nie ofiara zastępcza. Ona wskazywała na Kaina, jego umiejętności jako rolnika i człowieka. Drodzy Państwo, ogromna różnica. Zbawienie z wiary, zbawienie z uczynków. Ta ofiara, którą złożył Jezus, gładzi grzech, a nie ofiara składana przez nas. Drodzy Państwo, złożylibyście najlepsze dary, złożylibyście całe bogactwo, to nic nie da. Zbawienie daje nam Syn Boży. On umarł za nasze grzechy, tylko i wyłącznie. To ofiara, którą złożył Jezus, gładzi grzech. Nawet ofiary składane przez Izraelitów w świątyni były składane niejako na kredyt. Jezus jako kapłan i ofiara mógł złożyć swoje życie i to była ofiara skuteczna, to była skuteczna zapłata. Te baranki, które były doskonałe, one jedynie symbolizowały tego kapłana i tę ofiarę, która przyjdzie za jakiś czas. Ofiara Abla wskazywała na Jezusa i dlatego została przyjęta. Ofiara Kaina wskazywała na niego samego i została odrzucona. Na niego samego i jego uczynki. W liście do Rzymian w 3 rozdziale od wiersza 22 możemy przeczytać: i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego skuteczną przez wiarę. Drodzy Państwo, nie wszystko musicie pamiętać. Pamiętajmy przede wszystkim to, że Pan Jezus za nas umarł i ta ofiara jest skuteczna przez uczynki? Przez wiarę. Tylko i wyłącznie przez wiarę przyjmujemy tę ofiarę Pana Jezusa. Nie ma innej możliwości. Pozwólcie, drodzy Państwo, na inny przykład. Faryzeusz i celnik. Znana historia. Jeden wchodzi do świątyni i drugi wchodzi do świątyni. Celnik kaja się przed Bogiem, bije się w piersi i mówi: Boże, jestem grzesznikiem. Nie śmie podnieść nawet oczu, a celnik staje w pierwszym rzędzie i mówi: Boże, jestem doskonały. Może nie tak dokładnie powiedział. To jest parafraza, co myślał i co gdzieś tam w jego sercu głęboko tkwiło. Porównywał się z tym człowiekiem i cieszył się, że nie jest taki jak on. Jak myślicie, drodzy Państwo, kto służył Bogu z uczynków, a kto z wiary? Faryzeusz? On cieszył się swoimi uczynkami. Ten człowiek cieszy się, że może przebywać przed obliczem Boga. Jest kolosalna różnica, jak patrzymy na Pana Boga. Obydwaj wierzyli w tego Boga. Obydwaj przyszli do świątyni, aby szukać Boga, ale jeden miał się za może nawet świętszego niż sam Pan Bóg. I czasami widzimy ludzi, którzy chodzą w takiej potężnej aureoli, że ona ich aż przygniata, ale są tacy święci, że się prostują za wszelką cenę i mówią: Boże, ja jestem takim dobrym człowiekiem. Ja jestem święty. A niektórzy nie śmią oczu podnieść do góry i biją się w piersi, mówią: Boże, jestem grzesznikiem. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, drodzy Państwo. To jest smutna wiadomość. Dobra jest to, że przez wiarę wszyscy, absolutnie wszyscy możemy skorzystać z daru łaski. Wyobrażacie sobie, drodzy Państwo, takie spotkanie namiotowe, gdzie Pan Jezus w niebie wychodzi i uczy nas tego wszystkiego, a my zadajemy mnóstwo pytań. Mówią mi: Panie Jezu, jak to było, gdy Izraelitów prowadziłeś przez pustynię? A jak to było, gdy nauczałeś? Jak to było? Będzie taki czas, kiedy w wieczności będziemy mogli pytać o różne rzeczy. Nie będziemy się martwili o nic. O to, że trzeba do ZUS-u odprowadzić jakieś składki, a Urząd Skarbowy też się może upomnieć, jeśli się spóźnimy. Nie będziemy się martwili o takie rzeczy. Terminowe, nieterminowe, takie troski nie będą miały tam miejsca. Tam będzie miejsce dla ludzi, którzy oddali serce Bogu i być może w takiej pokorze właśnie z wiarą szukali Boga.
Ewangelia według świętego Jana, werset 16 z 3 rozdziału. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wróćmy jeszcze na chwilę do Kaina i Abla. Mówiliśmy o zbawieniu z wiary i z uczynków. Spróbujmy zestawić to w inny sposób. Wiara, dzięki niej osiągniemy zbawienie. Wiara wskazuje na Chrystusa, prowadzi grzesznika do Bożej łaski. Czyni mnie doskonałym w Chrystusie. Uczynki, dzięki nim nie możemy być zbawieni. Wskazują na człowieka. Odprowadzają od Bożej łaski. Czynią doskonałym bez Boga. Drodzy Państwo, jeśli mówimy o uczynkach, ja mówię o samych uczynkach bez wiary. Chciałbym to mocno podkreślić, bo uczynki są potrzebne i współpracują z wiarą. Zaraz o tym też powiem. Ale jeśli człowiek próbuje osiągnąć zbawienie tylko przez uczynki, to jest nic nie warte. Umartwianie ciała, tak jak powiedziałem, wszelkie skarby tego świata, nie kupisz sobie zbawienia. Chciałbym Państwu opowiedzieć pewną bajkę, być może słyszeliście, o dwóch ziarnach. To jest bajka. Dwa ziarenka zostały wrzucone do ziemi. Jedno mówi do drugiego, chcę rosnąć do góry. Najpierw zapuszczę korzenie i wybiję się do góry. Będę szukać słońca, będę rosnąć, będę owocować, będę się uśmiechać do całego świata. A drugie ziarno myślało tak, poczekam. Nie wiem, jaka ta ziemia jest, czy ona jest twarda, czy jest miękka, jak trafię na jakiś kamień, co będzie? A może pogoda nad powierzchnią gleby nie jest przyjazna? Co jeśli słońce za mocno świeci i uschnę? I ziarno czekało. To pierwsze szybko wzrosło do góry, owocowało w pewnym momencie, a to ziarno czekało. Przyszła kura i wydziobała to ziarno. Uczynki albo wiara. Jak patrzymy na swoje życie? Będę kontynuował pewną myśl, którą powiedziała pani Klaudia. Jeśli myślisz o Bogu i dążeniu do Boga, to nie skupiaj się na tym, że nie możesz tego zrobić, tylko skup się na tym, jak to zrobić. To jest ogromna różnica. Jeśli masz jakieś cele w życiu, to skup się na tym, jak to realizować, jak to osiągnąć, jak iść z Bogiem przez życie, a nie jak nie jesteś w stanie tego zrobić. Znajdziesz mnóstwo wymówek, a ten przeciwnik Boży powie, jesteś beznadziejny, nie masz czego szukać tam w niebie, coś ty, Pan Bóg ciebie odrzuci, ty jesteś takim grzesznikiem, tak napsociłeś. Przypomnę tylko historię Dawida, o którym troszkę wczoraj wspominałem. Człowiek, który odebrał życie kilku tysiącom ludzi, tak można podsumować jego panowanie jako króla, ale również zanim osiągnął tron. Człowiek, który często upadał, ale Pan Bóg powiedział, to jest człowiek według serca. I to serce Bóg zmieniał. Drodzy Państwo, a więc łaska, wiara i uczynki, czy łaska, uczynki i wiara? Łaska, uczynki i wiara to nie działa. Łaska, wiara i uczynki, już czytaliśmy pewne fragmenty Słowa Bożego, że poprzez wiarę korzystamy z tego daru łaski. Poprzez wiarę sięgamy Pana Boga. To jest, drodzy Państwo, jak lina. Trzymasz jeden jej koniec, a łaska powoduje, że Bóg trzyma drugi koniec w niebie i mówi, chwytaj tą linę, na co czekasz? Człowieku, bierz tą linę. Ona jest dla ciebie. To jest wiara, drodzy Państwo. Bóg jeden koniec, ty drugi koniec. Zaraz powiemy, co z uczynkami. Ale pewna dygresja. Elżbieta I, bo widzimy jej portret, żyjąca w XVI wieku, podczas próby podbicia Anglii przez Hiszpanów stanęła przed swoimi żołnierzami. Warto dodać, że Hiszpanie byli liczebnie znacznie większą, potężniejszą siłą w tym czasie. No i płynęli do wybrzeży Anglii. Królowa, gdy stanęła przed trzęsącymi się żołnierzami, zastanawiała się, co może powiedzieć. W tych sercach ludzkich czuć było taki strach. Co powiedzieć takim żołnierzom? I powiedziała jedno zdanie, które spowodowało, że ci ludzie krzyknęli i rwali się do walki. Mam wprawdzie ciało słabej kobiety, ale serce królowej Anglii.
Mam serce królowej Anglii. Hiszpanie ponieśli sromotną klęskę. Królowa angielska Elżbieta I zasłynęła tym właśnie wydarzeniem. Zatem, drodzy Państwo, nasza wiara to lina, po której mogę wspinać się do nieba. Łaska Boża to miejsce, w którym Bóg tę linę zamocowuje i chce, żebyśmy się wciągali na górę. Bóg trzyma jeden koniec, bo jest łaskawy, no i my trzymamy drugi koniec, drodzy Państwo, nie dlatego, że jesteśmy faryzeuszami, dlatego, że jesteśmy celnikami i mówimy: Boże, jestem beznadziejny, jestem słaby. To jest akurat dobry aspekt, kiedy tak mówimy o sobie samych, bo wtedy łaska jest skuteczniejsza i mówimy: Boże, możesz mi uratować. Apostoł Paweł kiedyś zawołał: jestem pierwszy wśród grzeszników, ale chciał być pierwszy również w tej drodze do Królestwa Bożego. Paweł kochał Boga. Trzeba się jednak wspiąć i tu jest rola uczynków. Drodzy Państwo, nie wystarczy trzymać tę linę. Bóg trzyma jeden koniec, ty trzymasz drugi koniec i tu się kłaniają uczynki. Jeżeli wierzymy, że Bóg trzyma ten koniec, to musimy się wspinać i po to są te uczynki. A uczynki świadczą, czy wierzymy na tyle mocno, żeby się tam na górę próbować dostać. Gdzie się wspinał Abel, a gdzie się wspinał Kain? Myślę, że teraz rozumiemy rolę łaski i wiary oraz uczynków oraz dlaczego jest taka kolejność. Abel wspinał się do nieba. Kain budował swoje królestwo. On był najważniejszy. On chciał Pana Boga ściągnąć na dół i mówi: Panie Boże, ja przecież jestem dobrym człowiekiem. Ja jestem bardzo pobożny. Popatrz, jakie Ci dary przyniosłem. Powinieneś mnie pochwalić. A Pan Bóg mówi: nie, to nie jest taka ofiara. Ważny jest ten przewodnik. Drodzy Państwo, w Rzymie władze miasta mają pewien kłopot, ale to jest niesamowite zjawisko. To może nie jest najlepsze zdjęcie, ale co roku na przełomie października i listopada ma miejsce fascynujący spektakl. Nad miastem wczesnym wieczorem pojawia się ogromna chmura. Są to szpaki. Jest ich w jednej gromadzie około 7 milionów. Zadziwiające jest to, i wielu ludzi obserwuje to niesamowite zjawisko, że te 7 milionów, jak się wzbija w powietrze, to wykonuje różne figury. To jest coś niesamowitego. Te ptaki ze sobą się nie zderzają. Więc ornitolodzy zaczęli obserwować to zjawisko i próbując zrozumieć, opisali, co zauważyli. Okazuje się, że każdy osobnik w grupie obserwuje 10 swoich najbliższych sąsiadów i naśladuje dokładnie ich ruchy. Więc jeśli sąsiad leci w lewo i inni również, to on też się przemieszcza w lewo, a na niego patrzą kolejni i robią dokładnie to samo. A wszystko za jednym szefem, za tym przewodnikiem, który kieruje całym stadem. To wszystkie ptaki naśladują właśnie tego jednego przewodnika. Jeśli my będziemy za Panem Bogiem tak właśnie podążali, będą to najlepsze wybory i decyzje, jakie w życiu możemy dokonać. Taką ciekawostką jest również i to, że reakcja tych ptaków jest czterokrotnie szybsza niż najlepszego pilota odrzutowca. I mówimy sobie: no człowiek to jest korona stworzenia. My jesteśmy najbardziej inteligentni na tym świecie. Nie doceniamy niektórych zwierząt, jakie dary te zwierzęta mają i jakimi możliwościami dysponują. A Bóg im też to podarował, żeby z tego mogły korzystać. A więc zestawiamy znowu te dwie wartości. Wiara, i proszę popatrzeć, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, nie ma tutaj mowy o uczynkach. W przypadku uczynków jest mowa, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary, czyli wiara do usprawiedliwienia potrzebuje uczynków i tutaj w tym tekście ta wiara być musi. Ona jest fundamentem. Wiara i uczynki, które gdzieś się pojawiają. Kolejny, drodzy Państwo, przykład. Setnik rzymski. Nie po nosie było apostołom, którzy słuchali tej rozmowy setnika rzymskiego z Panem Jezusem, który mówi: takiej wiary w Izraelu nie znalazłem. Nienawidzili Rzymian, a Pan Jezus mówi, że ten Rzymianin wierzy mocniej niż wy. Ten człowiek jest bliżej Królestwa Bożego, bo on ma taką wiarę. Co zrobił ten setnik rzymski?
uwierzył w Mesjasza, czy w mesjańską służbę Pana Jezusa i przyszedł do Niego po uzdrowienie. Najpierw wiara, a potem uczynki, prawda? Najpierw wiara, a potem uczynki. No i Pan Bóg pobłogosławił. Ale tutaj widzicie Państwo obraz przypominający inną historię biblijną. Lot. A gdy wyprowadzili poza miasto Lota i jego rodzinę, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o twoje życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. A Lot rzekł do nich: nie, panie. Oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu, lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe. Pozwól mi, proszę, tam uciekać, choć jest ono małe, w nim ocalę życie. I rzekł do niego: oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie, nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba. Historię bardzo dobrze znamy. Pan Bóg najpierw powiedział: zabierz bliskich swoich i wyprowadź ich z Sodomy, ale uciekaj w góry i nie oglądaj się za siebie. Pamiętacie Państwo, kto się obejrzał? Żona Lota. Coś tam zostawiła. Ona zostawiła tam serce i tak chciała się obejrzeć. Cały ten majątek, który zgromadzili, to wszystko zostało. A Lot i jego córki, wierząc Bogu, czynili to, co Bóg nakazał i uchodzili w góry, tak? Czy do Soaru, bo taką możliwość wytargował Lot z Panem Bogiem. Co zrobił Lot? Skorzystał z Bożej łaski. Bóg go uratował. Uwierzył i wcielił to w czyn, czyli wykonał. To były uczynki. I właśnie na tym polega rola uczynków. One świadczą o jakości twojej wiary. Żona Lota też uwierzyła, ale jej uczynki świadczyły, że ta wiara nie była dobrej jakości, bo się jednak obejrzała i została zamieniona w słup soli. Lot wierzył i wyszedł. Jego wiara była żywa, nie była martwa. I na tym to, drodzy Państwo, polega. Jak wspomniałem w liście świętego Jakuba jest napisane, że tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. To jest drugi rozdział od wiersza 17. Lecz powie ktoś: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Uczynki i wiara. I znowu jesteśmy na rozdrożu. Temu służą uczynki. Określają, jaka jest jakość naszej wiary. Drodzy Państwo, wróćmy na chwilę do raju. Ja mówię do znudzenia o tym drzewie poznania dobra i zła, które w dzisiejszym świecie też mamy. Każdy z nas. Bóg obdarzył nas prawem wyboru. Mamy takie prawo, decydujemy każdego dnia. I stając przed takim drzewem, dokonujemy wyboru: sięgnąć po ten zakazany owoc, czy posłuchać Pana Boga, który mówi: to nie jest dobre. Dokonujesz wyboru. Wierzysz Bogu lub wierzysz temu przeciwnikowi Bożemu. No i dokonujesz jakichś czynów. Komuś wierzysz, a twój uczynek świadczy, komu wierzysz. I za tym głosem podążasz. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy byli Jemu wierni. Decydując o naszym życiu, decydujemy, czy pokazujemy naszymi uczynkami, jaka jest nasza wiara. Pan Jezus powiedział do apostołów: po owocach ich poznać. Jest to 7 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 20. Drodzy Państwo, nie może być inaczej. Łaska, wiara, którą podłączamy się do tej łaski. Jak wspomniałem, jest to ta lina spuszczona przez Pana Boga z nieba. Bóg trzyma jeden koniec, my trzymamy drugi. Bóg mówi: wspinaj się. I to są nasze uczynki. Coś, co jest piękne w historii Lota. Gdy wyszedł do Sodomy, do Soaru,
Bóg odradzał, mówi: uchodź w góry, to nie jest dobre miejsce. Ale Lot się uparł i Pan Bóg mówi: zgoda, idź już z tego miejsca, bo nie mogę nic uczynić. W tej sprawie biorę wzgląd na Ciebie. W Księdze Rodzaju, w 19 rozdziale i wierszu 30 możemy dalej przeczytać. Potem wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki. Bał się bowiem mieszkać w Soarze. Zamieszkał więc w jaskini on i dwie jego córki. Lot po pewnym czasie zrozumiał, że Bóg miał rację, że miejsce, które Bóg mu wskazał, było znacznie lepsze. Soar też został zniszczony. I drodzy Państwo, co jest pięknego w tej historii? Bóg wskazuje nam najprostszą drogę do Królestwa Bożego. Mówi, jak się z Nim zaprzyjaźnić, jak chwycić tę linę i jak się wspinać do góry. Ale my czasami mówimy: za szybkie tempo, Panie Boże, muszę zejść jeszcze na dół, albo czegoś zapomniałem. I znowu wchodzimy na górę, gramolimy się i znowu mówimy: być może za szybkie tempo. Ale ta historia Lota przekonuje mnie, że Pan Bóg jest gotowy na pewną zwłokę i pójdzie z nami takim objazdem, by doprowadzić nas do miejsca, które nam wskazywał. Historia Lota jest tego przykładem. Lot po pewnym czasie zrozumiał, że Bóg miał rację, ale Bóg poczekał na niego, bo nigdy z nas nie zrezygnuje, nigdy się nie podda. Chce nas doprowadzić do tego miejsca, którym jest niebo, gdzie przygotowuje nam mieszkanie. Zbawienie jest dostępne każdemu człowiekowi. Ale taka prawda, jeśli nie chcesz skorzystać z zbawienia, to nie skorzystasz. Bóg daje takie prawo, jego serce będzie złamane, ale mamy prawo wybrać lub nie. To my decydujemy tak naprawdę, czy chwycimy za tę linę i będziemy się wspinali do góry. Czy będziemy w tej górze szukali ratunku. Brytyjski pionier latania, Frederick Handley Page, leciał pewnego razu przez Arabię, kiedy usłyszał w swoim samolocie jakieś niepokojące chrobotanie. W chwili jego nieuwagi na pokład dostał się olbrzymi szczur, zbawiony z zapachem jedzenia znajdującego się w ładowni. Serce pilota zaczęło mocno walić. Leciał takim samolotem, nie najlepiej jest widoczny, ale można rozpoznać kształty. Więc nie była to taka technologia, która zapewniała stuprocentowe bezpieczeństwo. Pilot słusznie zaczął się stresować. Uświadomił sobie bowiem, jakie szkody ten gryzoń może spowodować w urządzeniach kontroli lotu. Gdyby szczur przegryzł ważne przewody, skutki mogłyby być tragiczne. Page nie wiedział, co robić. Leciał sam, a wtedy nie było czegoś takiego jak automatyczny pilot, który mógłby włączyć i tego szczura próbować zidentyfikować. W pewnym momencie przypomniał sobie coś, czego uczono go w szkole. Szczury giną na dużej wysokości. Pilot zaczął wznosić się coraz wyżej i wyżej i wyżej. Znalazł się na wysokości, gdzie sam zaczął mieć problemy z oddychaniem. Nasłuchiwał uważnie i po jakimś czasie stwierdził, że chrobotanie ustało. Kiedy dotarł na miejsce po wylądowaniu, znalazł za kokpitem martwego szczura. Drodzy Państwo, czasami takie szczury dostają się na ten pokład, na ten okręt, którym dowodzimy w tym naszym życiu i próbują nam skomplikować życie, próbują skomplikować wybory, których dokonujemy. Ratunek jest w górze. Ten człowiek był przekonany, że jeśli osiągnie pewien pułap, ten szczur tego nie wytrzyma i tak się stało. Zwyciężył, osiągnął cel, pobił rekord, bo tak naprawdę z tą myślą startował. Bóg trzyma jeden koniec na pewno. On jest wierny i nie zmieni swojego słowa. Pytanie, czy chcesz chwycić ten drugi koniec? Chcesz chwycić się łaski? Chcesz się wciągać do góry, tam do Boga? Bóg zaprasza, byś wziął ten drugi koniec do swojej ręki. To nie wszystko, trzeba będzie się wspiąć, a więc okazać te uczynki, okazać to, że nasza wiara jest żywa, bo jest i martwa wiara. Możemy wierzyć w Boga i nic nie robić z naszym życiem. Bóg chce, żebyśmy wierząc przedłużyli nasze życie, wieczność, jak również wspominał, mówił Roman Branstetter. Według Ewangelii
Jana w 15 rozdziale zostały zapisane piękne słowa. Od 1 po 5 możemy przeczytać, co Pan Jezus powiedział. Jest to piękny apel, piękne słowa zachęty. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Drodzy Państwo, chyba już nie mamy żadnych wątpliwości. Łaska, wszczepienie w ten krzew i jesteśmy pod dobrą, najlepszą opieką Bożą. Wtedy wydajemy dobry owoc. Nie martwcie się uczynkami, czy musimy je pełnić, czy nie. Jeśli zaprzyjaźnicie się z Panem Bogiem, to one będą w waszym życiu obecne. One będą wypływały z tych relacji. One będą częścią waszego życia, bo Bóg dotknie waszego serca. Rozbije ten kamień, który może jest. Przepraszam, tak powinienem powiedzieć o sobie. Bóg bierze moje serce i często rozbija ten kamień, by było takie mięsiste, bo serce w jego rękach może naprawdę być zaczątkiem dobrych uczynków. I w liście do Kolosan możemy przeczytać w 3 rozdziale wiersze, którymi chciałbym podsumować to, co zostało powiedziane. Pamiętajcie o locie, o tym, co mu Bóg powiedział. Uchodź w góry, bo tam jest ratunek. Myślcie o tym, co w górze. I w liście do Kolosan właśnie takie słowa są zapisane. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy się okażecie razem z Nim w chwale. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Drodzy Państwo, Pan Bóg podaje nam linę. W swojej łaskawości trzyma cały czas ten koniec. I będzie trzymał do ostatnich dni naszego życia. Bo będzie miał nadzieję, że zechcemy chwycić i wspinać się do Królestwa Bożego. Jak zapukać do nieba bram? Tak jak wyśpiewał kiedyś Bob Dylan. Jak dotrzeć do Boga z naszymi prośbami, dziękczynieniami? Jak rozmawiać z Panem Bogiem? O tym chciałbym powiedzieć jutro. Nasz temat będzie związany z modlitwą. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę wielu Bożych błogosławieństw.